Siemanko. Generalnie miałem nie nagrywać tego wyjazdu, no ale cóż. Jak już tu jestem, to coś tam nagramy. Tak. Widzieliście, gdzie jestem? Czekaj, kurde, muszę się jakoś usadowić tu. Burdel tu, wiesz, niesamowity. Stoi. Generalnie mówiąc, w ogóle nie miałem w planach, żeby nagrywać tego wyjazdu, z tego względu, że dochodzę jeszcze do siebie po mojej chorobie. Ponoć, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, dawno, dawno temu, ponoć się przegrzałem, ale to raczej nie było żadne przegrzanie, tylko po prostu to było te zmutowane gnojstwo, które już tak kilka lat kuźwa nas molestuje. No i szczerze mówiąc, od tamtego czasu minęło już 1,5 tygodnia, a mówię, a wciąż jeszcze dochodzę do siebie. Dzisiaj mamy, co dzisiaj mamy? Piątek. Mija równy tydzień, jak jestem w pracy i uwierzcie mi, dopiero pierwszy raz chwyciłem kamerę, żeby cokolwiek nagrać. Nie wiem, w ogóle nie miałem chęci, kurde, do nagrywania. Tragedia. Zanim przyjechałem tutaj, musiałem zrobić jeszcze jeden kurs. No, Norwegian Escape. Już to kiedyś robiłem, tylko certyfikat gdzieś zaginął. Znaczy inaczej, certyfikat został w starej firmie. No, stara firma nie chciała mi tego certyfikatu przesłać, więc musiałem zrobić ten kurs jeszcze raz. Namordowałem się, szczerze mówiąc. Słuchajcie, no, kurs trwał 10 minut, ale naprawdę masakra. Nie? Kondycyjnie to po prostu człowiek... No, jestem bez kondycji w ogóle. No. Próbowałem iść, kurde, na siłownię tutaj. Tak normalnie, kurde, sobie hankielkami tam 15, 30, 12 kilo na bicepsik pykałem, tak teraz uwierzcie mi 12 kilo i no ja nie mam siły, nie? Także w ogóle odpuszczam ten temat, chcę tylko dojść do siebie, skończyć ten wyjazd, generalnie 12 dni tutaj, z czego mówię już 7 dni czy 8 dni już minęło, jeszcze kilka dni i spadam stąd. No i będę miał 2 albo 3 tygodnie przerwy, żeby odpocząć, docyrkować się, bo nie jest ciekawie, no. Nie jest naprawdę ciekawie. Mój stan zdrowia jest po prostu kuźwa tragiczny, nie? Ja już kiedyś przechodziłem to gnojstwo w zeszłym roku, w grudniu, jak zjeżdżałem samochodem do Polski. Nie było tak źle jak w tym przypadku. Po prostu pierwsze 4 dni to wyjęte, kompletnie stare z życia. Sprawda, żadnej gorączki tam nie miałem, innych takich rzeczy. Ale strasznie słaby, no to po prostu nieporozumienie. Nie? Kuźwa, całe szczęście, że już nie testują tutaj, jak się przejeżdża na platformy. Zresztą ponoć się mówi, że chyba, nie wiem, zakaża się w pierwszych tam kilku dniach, tak? A później jest ok. Także spoko. Nie? Początki moje tutaj były bardzo ciężkie.
pierwsze 2-3 dni to ja w ogóle nie mogłem się kurde zorganizować jak nigdy. Mamy tylko 100 osób tutaj, robię na nockach. Z piekarstwa nie mam za dużo do zrobienia. 80 bułek co dzień, jakieś tam słodkie pierdoły i to na tyle. Ale uwierzcie mi, naprawdę miałem kurde dramat, żeby się tutaj ogarnąć. Jak nigdy, nie? Normalnie stary wchodzisz gdzieś tam na kuchnię, kurczę, pierwsze kilka godzin, wiesz co, jak i jedziesz z koksem, a tutaj zajęło mi to 2-3 dni i to naprawdę, kurwa, no nie wiem, po prostu zero motywacji do pracy, a tym bardziej już nie miałem żadnej motywacji, żeby cokolwiek wam nagrać czy pokazać, ale mówię tak, stwierdziłem, no ten kanał już jest tutaj kilka lat, z jakimiś tam przestojami. Troszeczkę tutaj ludzi wchodzi, obserwuje, dogląda, co tam się u mnie dzieje, więc no głupio by było coś wam tutaj chociaż nie nagrać i nie pokazać wam, co tu się dzieje. A dwa, ja będzie to też jakaś tam moja pamiątka na przyszłość. Kolejna rzecz. Tutaj generalnie, tak mówiłem, za dużo się nie dzieje, za dużo nie ma z wypieków, także temat tutaj jakiegoś tam pieczenia może zostawmy sobie, bo naprawdę nie mam chęci, żeby coś takiego nagrywać. Zresztą żarcie to jest do dupy totalne. Gimela i syf. Tutaj generalnie na pokój. Słuchajcie, no taki kurde obskurny. Bardzo. Tak mi się wydaje, nie wiem, może przez to, że te szafki są takie kurde koloru, nie wiem, z PRL-u. Jakoś tak obskurnie tu jest. Kurwa, no. Słuchaj, no ja tutaj dzielę pokój z dziennym kucharzem, tak? Także jak ja kończę, to mam pokój dla siebie. Ale no kurwa. No syfiasz, nie? No. Nie będę przybliżał kamery, ale ewidentnie kuźwa pozostałości po pazurach, także ktoś tu kurwa nie sprząta. No tak nie powinno być, nie? Wiesz, dzielić pokój z takim gostkiem, który nie dba o porządek swój, no to trochę lipa, nie? Nie patrzcie na ten ręcznik, bo to jest akurat mój. Tutaj wyłożyłem sobie jeszcze jeden. Co dzień wymieniał ten ręcznik, kładę sobie świeży. Stary, wiesz, no wyjdziesz kurde z łazienki, no nie ma żadnych klapek tutaj, nic z tych rzeczy, także no, no nie chciałbyś kurde po tej tutaj, po tym czymś kurde na boso latać. Cholera wie, wiesz, jak tutaj odłamki kuźwa, paznokci kurwa leżą, to stary, cholera wie, co tu jest na tej podłodze jeszcze, jakiś tam ukryty grzyb, czy cholera wie co, nie? Także no, możecie sobie porównać warunki tutaj, a gdzieś tam na poprzednich platformach, gdzie byliśmy. Nie? Telefon, tak mówiłem, można dzwonić sobie na zewnętrzną linię. Telefony tam gdzieś, nie wiem, international call, takie sprawy, śmiało można dzwonić. Co tu jeszcze jest? No kurde, okno na świat. O, gdzieś takie. Celowo, żeby światło nie dochodziło, pewno przez te firanki wszystko widać. Znaczy światło wpada i jest taka chujnia. Tutaj niby taka zasłonka, ta jest oberwana. Tamtej w ogóle nie ruszam, bo ruszyłem raz i stary kuźwa, taki kurz poleciał, że kurwa by się zakichał tutaj. Także nie tykam. Mówię, szybkie 12 dni tutaj i spadamy stąd. Sensor dymu. Cholernie trzeba uważać na niego, jak się wykąpiecie. Para, wiadomo, kurde, z łazienki. Po otwarciu drzwi najlepiej szybko te drzwi zamykać. Jak para dojdzie, to uruchamia alarm na platformie, no i wtedy jest kurwa lipa. Szafki jak szafki, mówię, taki PRL. Tutaj temperaturkę można ustawić. Housekeeping, pierdoły i inne takie bzdury. Moja szafka, nie będziemy otwierać tego. Tam jest mój survival. No i takie różne pierdoły. Floor heating, to jest do łazienki, nie wiem, czy do łazienki, czy cholera wie, chyba do łazienki. Podgrzewanie podłogowe, tylko dlatego, bo ktoś się spierdolił tutaj. To chyba budowali kuźwa Chińczyki, bo tylko oni potrafią spierdolić tak kuźwa platformę. Zresztą zobaczycie na kuchni, później jest wszystko tak nieforemnie ustawione, że to kurwa dramat, nie?
Kuchnia duża, ale jest kiła, nie? Kolejny ręcznik sobie tutaj zostawiłem. Patrzcie, nie? Te chińskie kurduple kuźwa. Bo niby tu jest fajnie czysto, nie? No oprócz, kurwa, tych odłamków na tej podłodze. No nie ma brudzika, nie? I teraz jak się kąpiesz, to cała woda jest tutaj w piździe po całej tutaj podłodze na pieprza. Nie wiem, czemu te kuźwa chinole, kurde, nie zrobili jakiegoś brodzika, no co to kosztuje, nie? Wziąć tutaj kuźwa, cyk, takie, kurde, wiesz, nawet po łuku zrobić, tak się tutaj te firanki zasuwają, coś takiego zrobić, taki brodzik i tyle, no stary, no kurde, albo jakiś taki pochył tam, żeby ta woda szybciej spieprzała, też tam. Nie, to kurwa, widzisz, wszystko kurwa jest na odpierdol, nie? Jak to na platformach, kurde, wiertniczych, nie? Nie lubię, naprawdę nie lubię, kiedyś, kurde, byłem na takiej platformie na ENSCO 121, 122, 123 ENSCO, no na tych jackupach byłem wiele razy, wszędzie ten sam kurwa syf, nie? Raz, że problem z internetem, tu jest w miarę ok, no ale ogólnie kurwa lipa, nie? Nie lubię, nie lubię, naprawdę kurwa nie lubię takich tych typowo wiertniczych. Już wolę jechać na jakąś typową platformę wydobywczą. Tam jest kurwa luz, nie? A tu to takie kurwa no wpierdol, nie? Przyjść tylko, no, wiesz, przyjechać, zrobić swoją robotę, kurwa, po nocce i spać, stać, kurde, iść na fajkę, kawę, kurwa, na kuchnię, zrobić swoje, kurde, narzecie, wpiździec i spać i tak przez kurwa 3 tygodnie, także idzie dostać pierdolca tutaj, nie? No a kolejny minus to są kurwa w ogóle tutaj, jak to się nazywa, klimatyzacje, nie? Tego to kurwa nikt nie czyści, stary, nie? Kiedyś właśnie chyba na tejż takiej, no, na ENSCO pokazywałem jak to wygląda. Nie wiem jak znajdę tutaj klimatyzację, wam pokażę jak tu też to wygląda. Głównie te maszyny i filtry to jest kurwa nieczyszczone, stary. I teraz, wiesz, na takiej platformie tutaj, jak ja jestem, no to ja tu siedzę w zamknięciu 3 tygodnie, tak? Oddychasz tym gnojstwem, bo tego niech cię jeszcze, kurwa, COVID pierdolnie i dziękuję, jesteś załatwiony, nie? No i tak to tu wygląda. No więc tak jak mówiłem, pójdziemy na szybko, wam pokażę, jak tutaj wygląda kuchnia i stołówka. Parę stolików. Akurat kilka dni temu COVID tutaj pierdyknął, parę osób na kwarantannie. Co ciekawe, kazali tylko maski nosić, ale żadnych tam, wiesz, social distance. To jest spoko, nie? Czterech siedziało przy, rozumiesz, stole. Kaszleli na siebie, pluli. Bez masek, także luz, nie? Ale maski trzeba nosić. Jaki trochę debilizm. Tutaj taki tam stolik do jakiejś tam zupa, jest toster do śniadań, bułki, chlebek, woda, oczywiście to jest darmowa woda, tak, dla pracowników. Tutaj taki obskurny trochę coffee point, takie to trochę obskurne, nie? No ale jest w tym. Tutaj parę jakichś tam pierdół na śniadania, mleko, jakieś tam kurcze napoje, kolejna lodówka. Obskurnie tu. Jeśli chodzi o kuchnię, to taka lipa, nie? Tu macie wydaweczkę. Jak to sobie tu wygląda, że tam pozostało się po obiedzie. Jakieś pierdełki. Dobra, weźmy może od tej strony. Zmywak. Dość duży. Maszyna wkurwiająca, bo bardzo długo myje, nie idzie przestawić programu na jakiś tam szybszy program. Trzeba długo czekać, no ale jej tam jest jak jest. No i kuchnia, nie? Kuchnia to jest kurwa dramat. Nie jest jakoś to kurde przemyślane tutaj. Wszędzie musisz biegać, dochodzić, latać. Słuchaj, jakoś tak, no nie jest to kompaktowo urządzone tu. Jakiś stół, taka dostawka, no trochę lipa, nie? No można było to inaczej zrobić i nie wiem, na przykład, no kurde, przesunąć to bardziej w prawo tutaj, wiesz, wszystko razem, stół osobno pierdolny, czy nawet dwa takie stoły
jeden koło siebie, żeby więcej było, wiesz, do krojenia czy obojętnie czegoś, a to takie kurwa, no nieprzemyślane, nie? Nie pomyśleli tutaj. Tu widzisz, no masz stół, ale zawalony mikrofalówkami, innymi gównami, szmatami. Tu zmywak z goblerem, tak? Tak, z goblerem. Cholera wie na co ten gobler. Nie wiem, no taka kurwa lipa bym powiedział, nie? Tak to sobie tu, słuchajcie, wygląda. Mikser produkcji chyba kurwa radzieckiej, no ale chodzi tutaj tą wajchą. Wajcha człowieka jak kuźwa w ziłę czy w starze do zmiany biegów. Włączasz, no i tu masz biegi, nie? Co jest tylko dobre, to no ma siłę, nie? Możesz napizgać tutaj pełen kociołek mąki i idzie bez żadnego problemu. Także to jest plus. Mikrofala, która mnie wkurwia. Tu ją załączasz, program czasowy jest, tak? 5 minut nagrzewa się, potem się wyłączy. Zapomnisz włączyć, musisz jakieś tam frytki dosmażyć, to jest też kurwicy, nie? To spoko już na śniadania. Kuker. Używam tylko tego. Do jajek jakieś tam na śniadania. Więcej nie potrzebuję. Co tu dalej tak idą sensem? Brat pan. Nie używałem ani razu, ale widzę, że on jest elektrycznie podnoszony. Pokaż. Tak. To jest zajebista sprawa. Ops. To jest akurat naprawdę bomba, nie? Bo niektóre mają te pokrętła cholerne. No i musisz, kurde, kołowrotkować, żeby ci się płyta podniosła. Ale spokojnie. Nie używałem jej, bo no nie muszę. Kombi-oven. Wielki. Nie wiem, ile tutaj jest tych rusztowań. No ale troszeczkę tutaj wchodzi. To akurat już mówię, śniadania szykuję. Tylko takie to kurwa zaniedbane wam powiem, nie? Bo to teraz już to widzę, wiesz, ktoś to tam wyczyścił, ale tak wcześniej, gdybym nagrywał z kilka dni wcześniej, to kurwa czarno, nie? Tak abym powiedział, utworzyła się automatyczna, automatyczny teflon na całej powierzchni tego pieca. No takie trochę dziwne, nie? Że nikt o to nie dba, ale słuchajcie, no jaki menadżer, taka kuchnia. Co tu więcej wam mówić. Tu lodówka kolejna z jakimiś tam pierdołami. Blat. Kolejny kurwa blat, chuj wie dlaczego. Kolejny oven. Ten używamy tylko do gotowania na parze. Także cały czas jest na parę ustawiony, tamten bardziej do pieczenia. No tak, tutaj menadżer kuchni sobie mięso obrabia. Kurwa, dobra, nie ma co to pokazywać za dużo, bo nie ma sensu. Widzisz, jakieś tam pierdoły. Rozmrażarka jedna, druga. No i cały dry store. Produkty, które ja używam. Pamiętacie na kolejnym wyjeździe? Kolejnym, sorry, na poprzednim. Prosiłem o niebieską mąkę, żeby mi brali. A przychodziła mąka czerwona, tortowa. Z tej mąki zajebiste kurwa bułki wychodzą, nie? Tak jak powinny być. Ta mąka jest inna. Bardziej grubsza. Zobaczcie, kurde, nie? Tu bułki wychodzą naprawdę petarda z tego. A z tej czerwonej, co mi gość zamawia, to ni chuju, jakieś to wszystko takie do dupy, kurde, nie? No tak to wygląda, słuchajcie. No, słodkie, ale to za chwilę przejdziemy do tego. Zaraz wam powiem, co i jak. Masę pierdol, nie? Jakieś fruit koktajle, kurde, pierdoły. To się używa do jakichś tam pajów, kurde, na ciepło, jakieś desery. Ale tutaj ciepły deser jest serwowany tylko w niedzielę. Jest to sticky toffee pudding.
Tak normalnie co dzień się nie robi tych ciepłych deserów, bo no, menadżer stwierdził, że ludzie nie jedzą, także po co wypierdalać pieniądze w kosmos. Także robię tylko raz w tygodniu i spoko, nie? No tak, kurde. Nie wiem, co tu wam mogę jeszcze powiedzieć, kurde, bo tu większość tych rzeczy widzieliście na poprzednim gdzieś tam innych filmikach. Lodówka magiczna, magiczny guzik. Zajebiście, bo się samo otwierają, nie trzeba się napieprzać. Tu mięsa przed obróbką, do smażenia, tu mają gotowe, pierdoluje warzywniak. Akurat towar przyjechał chyba kilka dni temu. Także luz. Tu mamy przetworzone rzeczy, pierdoły. No i słodkie rzeczy, które ja robię. Takie tabski, jak widzicie tu. Takich muszę zrobić 7. 3 na nocki, 4 na dniówki. Także trochę słodkiego idzie. Tu kolejne desery, które już porobiłem. Jakieś tam benofipa i inne pierdoły. No i tutaj właśnie te akurat przekąski, tak? Ile to mamy? 2, 3, 4 blachy plus jedna. Jeszcze zrobię sobie jutro. No 5 blaszek na handover styknie. Akurat dzisiaj przedostatni dzień. Nie nagrywałem wcześniej, bo naprawdę nie było co tu nagrywać, kurwa, jak nagrywać. Nie było ochoty na to, naprawdę, nie? Zresztą jeszcze się kuruje. Zamrażarka mała, ale wszystko jest co trzeba, także spoko. Zacznijmy. Tutaj jakiś kolejny storage. Tu trzymają dżemy chyba i kawę, tak? Kawa, tak, kurwa, niedobra ta kawa jak smok. Najgorsze dziadostwo, ale to wszędzie, na każdych platformach jest. Ten sam syf. Akurat firma, która tutaj zaopatruje każdą jedną platformę, czy catering, jest Ostraken. Gówno w pizdu, nie? Hurtownia cateringowa offshore. Tu kolejny jakiś pierdolnik. Szybki taki storage. No tak. No i tu macie drzwi na zewnątrz. Parę dni temu robili grilla na zewnątrz. Słuchaj, fenomen. Jest jeszcze tu? Zabrali gdzieś. Fenomen jest taki, że nie bez telefonu. Nie... O, widzicie tam na wprost? Tą łajbę. To jest kaczer. Otwórz się, kurwa. Tamta łódka, może rano wam pokażę na wprost. To jest akurat, mówię, kaczer. Na niej kiedyś byliśmy. Dawno, dawno temu. Filmy gdzieś tam są. To jest ta i jeszcze jedna, która została w Fedexie. Dwie platformy na Morzu Północnym. Z ponad 90, jak zaczynałem 10 lat temu, nie? Masakra. Co się wyprawia? Tu jeszcze jest takie małe pomieszczonko na prawo. Tutaj kibel. No i tu mamy pomieszczenie dla cateringu. Tu jemy z jakimś tam telewizorkiem. Także można przyjść sobie tutaj, coś tam mogę odpocząć czy zjeść. Czy obojętnie co. No i tak, tak mówiłem, ja na początku no nie mogłem się tu ogarnąć na tej kuchni. Zresztą tak mówiłem półtora tygodnia temu, nie wiem czy to kurde przesilenie jakieś miałem, czy kurde przegrzałem organizm. Bardziej wydaje mi się, że to chyba sprawy jakieś kuźwa serowidowe, bo jeszcze dochodzę do siebie. Teraz po przyjeździe tutaj nie robią żadnych testów, także niby dobrze, niby nie. A moje pierwsze 3 dni to naprawdę dramat tutaj, żeby się ogarnąć, nie? Teraz już jest okej, nie? Teraz już wiem, gdzie co jest, kurde, już tam swój taki harmonogram pracy mam, także
Wszystko idzie fajnie, błyskawicznie. Teraz co tam mamy? Pierwszą 30 chyba, tak? Pierwsza 30. Idę na przerwę i do 4:30 będę siedział, bo wszystko już zrobiłem. Ale pierwsze moje 3 dni to kurwa, człowieku, dramat. Nie mogłem się tu ogarnąć, kurde, naprawdę, no ciężko było, nie? Ale to też spowodowane z tym, że może choroba, nie? Bo jeszcze, wiesz, mówię, trzymało mnie. Człowiek też nie mógł się skupić na tym. Nie wychodziło mi rzeczy te, które wcześniej wychodziły mi bez problemu. Jakieś takie, nie wiem. Ale okej, no nieważne, no jest jak jest. Także co? Mówię, ja tutaj nie będę pokazywał wam, jak się robi obiady, pierdoły, bo to są kotlety odgrzewane, że tak powiem. Także to, co tutaj mają na lunch, ja mam na wieczorne posiłki. Nie ma sensu tego pokazywać. No i co teraz? Siadanko do zrobienia, jeszcze jedna nocka i spierdalam stąd. Starczy. Idziemy jeszcze na dół, pokażę wam coś. Patrz ty. Na schodach telewizor. Ktoś tu siedzi, ogląda coś? Dziwne. Tam jest lekarz. Tam dalej są biura, tam nie idziemy. Pralnia. Duża pralnia tutaj. Kurde, tu by się dobrze robiło, ci powiem, na tej pralni. Robota by szła, kurde, szybko. Spoko, nie? 100 osób tylko na pokładzie. Burdel. Cover storage. A tam jest changing room. Burdel wszędzie, kurwa. Siłownia, idziemy na dół. Spoko, duża siłka. Generalnie byłem tu tylko raz, tak jak mówiłem. Czepnąłem paroma hankielkami i dałem sobie spokój, bo nie dałem rady. Mówię, ta kurde choróbsko jeszcze mnie kuźwa trzymało. Jeszcze do tej pory czuję trochę. Mówię, ten kuźwa covidy, sridy. Kuźwa głośniczek bossa. Musi ładnie dawać. Nie no, siłka spoko, nie? A może jak tu wrócę, to zacznę sobie trenować od rana. Ale mówię, ale ten rzut od nie ma szans. Nie ma szans, żeby w ogóle cokolwiek tu kurde podnieść. No i to by było na tyle z atrakcji tutaj. Jeśli chodzi o tą platformę. Tu też jeszcze jakieś tu na nogi kurwie. Jebitna maszyna. Nie wiem, czy jest tu sauna gdzieś. Kurde, nie widziałem drzwi do sauny. Czekam, to jest chyba tylko toaleta. Jest sauna. Jest gdzieś, kurde, myślę, że nie ma sauny tu, a jest. Spoko, nie? Zajebiście. Klepsydra. Ups. Ile tu, na ile minut, kurde, starczy? 15. Cholera, wie.
10, 15, nie wiem. 20 minut, 25, jakoś tak. No dobrze, spoko. Z drugiej strony jest też toaleta damska, też pewna sauna tam jest dla kobiet, ale tam nie będziemy szli. No. Dobra, spadam posprzątać syf na kuchni, idę na przerwę, śniadania do zrobienia i tam spadamy stąd. Tutaj jest palarnia, parę tam takich fotelików, telewizja, kawkę można sobie zrobić. Są też i okna, jak zwykle upierdolone. O, patrz tu, łódka. Czekaj, z tej strony zobacz. Stała ewakuacyjna. O, gdzieś. No, spoko, nie? Nawet spoko. Cześć, spać zaraz. Tutaj parę komputerków. Ktoś nie ma własnego, może sobie przyjść tutaj, podłubać w internecie lub coś tam, nawet sobie druknąć, widzę. Nie wiem, kurde, czy one są tam. Nie, nie będziemy grzebać, to nie ma sensu. Też kolejna jakaś drukara. Internet wszędzie jest dostępny na całej platformie, z tym, że powolny, strasznie jest wolny. Ten internet, kurde, działa jakby chciała, nie mógł. Ale tak to jest na jackupach. Stół do czego? Kuźwa, posklejane widzę. Porozpieprzane. Kuźwa, zimno tu jest, coś. Pierdełki. Spoko. Nie wiem, czy ktoś tam w pokoju obok jest, tam jest dla niepalących, ale przejdziemy się. Czekaj, tutaj idź. Tu jest gdzieś kino. To jest kino. Wieczorem o 20 to jakieś filmy sobie chłopaki włączają. Tylko że o 20 ja zazwyczaj w pracy jestem, ja także tutaj nie przychodzę. Już jakiś jebitny telewizor. Ile to ma kuźwa? Są już 85-95 cali? Ile to może mieć? Nie wiem, ale jebitnie duży. I tu też są jakieś tam safety briefy, pierdoły. Akurat jak przyjeżdżasz na platformę, to tutaj masz spotkanie z menadżerem i safety repy i inne takie pierdoły. Kuźwa, ale ten telewizor duży, nie? Ładny, ładny, kuźwa. Się zgapiłem ostatnio, bo kupiłem telewizor 65 cali i kuźwa, trzeba było brać 75, kurde, cenowa różnica w cenie, tam chyba w granicach, kurde, 800 zł, kuźwa. No ale nic. Na przyszłość mały będzie miał do pokoju, się kupi większy. Taka luja może. No, dobra. Idę spać, zobaczymy co tam kolejny dzień przyniesie, kolejna nocka. Co prawda już nie platforma, akurat jestem na wakacjach, odpoczywam trochę. Także nie dbam o to, czy ktoś mówi, że palę fajki, czy piję nawet browara sobie na wizji, kogo to obchodzi.
czas trochę się zrelaksować. Wasze zdrowie. Natomiast wracając jeszcze do platformy. No jak mogliście zauważyć, no platforma nie była za bardzo ciekawa. Chujnia straszna. Bieda edition. Tak bym to powiedział. No i tak mówiłem wcześniej, naprawdę kurczę, jak ja mam jechać na wiertnicze platformy, typowo wiertnicze, to jest po prostu dramat. Tam się nic ciekawego nie dzieje. Masz zrobić swoją pracę, nażyć się i spać. No i wiesz, póki nie nadejdzie czas twojego zejścia, tak to tam kuźwa te życie się toczy. Mogliście zauważyć, za dużo atrakcji w pracy nie było. Znaczy, akurat jeśli chodzi o typowe takie platformy wiertnicze, tu jeszcze było dosyć dużo. Tak, jakieś tam te kino i tak dalej, tam wiadomo, palarnia dla niepalących, jakiś tam oddzielny pokój, tak, siłownia i to na tyle. Aczkolwiek standardy pokojów to już no taka Lipton bym powiedział, nie? Pewnie wielu z was oczekiwało troszeczkę więcej z tego filmu. No ale tak mówiłem wcześniej, naprawdę nie było co nagrywać. Samo jedzenie, totalna kiła i mogiła, stary. Także wolałbym takie rzeczy nie pokazywać. Na poprzednim wyjeździe, gdzie byliśmy na innej platformie, tam miałem 3 wyjazdy z rzędu, tam było o wiele lepiej, tak? Samo to, że pokoje były przyjemniejsze, jedzenie było naprawdę mega, nie? No a tutaj taki kuźwa poniżej standardu bym powiedział, no ale głównie to wszystko zależy od menadżera i od produktów, które sobie zamawia, także pozostawmy to kuźwa bez komentarza. Tak, była szansa wcześniej w mailu, że mógłbym tam wrócić na rotację 3x3. Nie chcę tam wracać. Będę czekał za jakąś lepszą okazją. Z drugiej strony, gdybym nawet tam wrócił na tą rotację 3x3 robił, tak, to mówię, nawet nie miałbym wam co pokazać ja bym chciał pracować w miejscu, gdzie ja będę przede wszystkim zadowolony, gdzie sama kuchnia, też samo ułożenie kuchni będzie mi się podobało i wiesz, no póki jest czym wybierać, także ja sobie poczekam, tak. Tyle lat skakałem po tych wszystkich platformach, także naprawdę mam kolosalne porównanie jedną z drugą, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej i gdzie bym chciał pracować. Na chwilę obecną zostajemy tak jak jest, czyli będziemy sobie skakać po platformach i zobaczymy, co czas pokaże. No i tak, nie wiem, co to jeszcze wam powiedzieć ciekawego, kuźwa. No chwilowo jestem na wakacjach, odpoczywam. Wydaje mi się, że kurwa, zasłużone wakacje po tym, że tak powiem, 3-miesięcznym maratonie. Bo jakby nie patrzeć, mój pierwszy wyjazd dla nowej firmy to było 3 tygodnie, tydzień wolnego, 3 tygodnie, tydzień wolnego. Potem skoczyłem na 2 tygodnie, miałem tydzień wolnego i tutaj 12 dni, gdzie praktycznie już byłem na swoim urlopie. I, że tak powiem, zostałem tak na szybko ściągnięty. No i teraz mam urlop do końca już miesiąca, także teraz chwilowy relaks w Rewalu. Syn akurat jest niedaleko w Niechorzu na obozie swoim karate. Nie wiem, zobaczymy, może coś nagram tutaj ciekawego. Parę urywków, jakiś tam szybki filmik zmontuję. Co to jeszcze? Sora za przestój z filmami. Troszeczkę mówię, będąc teraz z rodziną, próbuję się relaksować i odejść od tego nagrywania. A przy okazji mówię też, kurwa, nie chcę się powtarzać, ale wiecie, że już chory byłem i naprawdę, jak człowiek jest chory i nie ma absolutnie żadnego potencjału do nagrywania, także lepiej nie nagrywać nic. Dobra, moi mili, to było na tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten film. Kończymy temat. Czekamy za kolejnym wyjazdem. W międzyczasie coś tam jeszcze nagram ciekawego. Coś tam kuźwa Honda będzie trzeba trochę podreperować, a zabrać do UK z powrotem, bo czuję, że tam mi się samo przyda. No i tak, no. Wasze zdrowie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już niebawem. Także pozdrawiam. Kuźwa, perła.
perła z osaczkiem. Zajebista. Pozdro, hej.